Szanowni Państwo, pierwszy temat, który byśmy chcieli dzisiaj Państwu przedstawić, to jest właśnie ta kwestia transportu zbiorowego. W ostatnim okresie pojawiło się wiele informacji dotyczących podpisania, czy też nie podpisania przez powiat turecki porozumienia dotyczącego organizacji transportu zbiorowego od 1 stycznia 2018 roku. Na początku przede wszystkim należałoby tutaj rozdzielić pewne elementy. Pierwsza rzecz to oczywiście obecnie obowiązującym stanie prawnym do wejścia w życie nowych przepisów. Powiat nie ma obowiązku organizowania transportu zbiorowego w sensu stricte tego słowa znaczeniu. Ta kwestia jest na chwilę obecną realizowana w postaci przewozów komercyjnych, które realizowane są na terenie powiatu tureckiego. Natomiast, jak Państwo wiecie, od ubiegłego roku toczy się dyskusja do przyjęcia nowej formuły, która będzie tutaj realizowana w oparciu o nowe przepisy, które przy obecnej konstrukcji mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym od dłuższego czasu toczy się dyskusja, w jakiej formule ten transport powinien się odbywać, jaka by była najlepsza koncepcja zorganizowania tego transportu. My, jako powiat turecki, wskazywaliśmy, że tutaj właściwą formułą byłoby stworzenie takiego transportu subregionu konińskiego, połączonego funkcjonalnie między poszczególnymi powiatami. I taką też rekomendowaliśmy tutaj Radzie Powiatu decyzję, żeby ten element funkcjonowania powiatu realizować wspólnie w partnerstwie z innymi powiatami. W dniu 28 lutego doszło do spotkania przedstawicieli kilku powiatów. I tutaj należy podkreślić, że jako w tym dniu uczestniczyłem sam na tym spotkaniu, gdyż wcześniej tutaj te pewne nasze analizy, które dokonaliśmy, wskazywały, że w tej formule to porozumienie, które zostało przedstawione jeszcze przez nas, nie może być podpisane. Tutaj też warto zaznaczyć, że Rada Powiatu upoważniła zarząd do podpisania takiego porozumienia. Natomiast jak treść tego porozumienia będzie wyglądała, tutaj tą decyzję ma zarząd, który ma tam ukształtować treść porozumienia, która będzie jak najbardziej korzystna dla powiatu. Przy czym koncepcja nowa funkcjonowania ma się opierać na takiej, powiedzmy, pewnej synergii, czyli tutaj mówimy o obowiązku transportu, zapewnienia transportu powiatowego i połączenia tego z transportem gminnym, bo też należy wskazać, że na terenie gmin jest obowiązek organizowania transportu gminnego przez wójta, burmistrza czy przez gminę daną jako samorząd. I również w nowej koncepcji, taką również przyjęliśmy w rozmowach z innymi samorządami powiatowymi koncepcję, że transport powiatowy to będzie ten łączący stolicę gminy ze stolicą powiatu. I to jest według nas koncepcja transportu powiatowego. No wiadomo, że porozumienie powinno być dla wszystkich takie same, natomiast pewne uwarunkowania każdego powiatu są specyficzne. I tutaj należy podkreślić tą taką specyfikę powiatu tureckiego jako takiego powiatu, gdzie jest na styku z województwem łódzkim, gdzie duża część młodzieży z województwa łódzkiego kształci się w naszych szkołach powiatowych i tutaj też takie elementy muszą przez nas być brane pod uwagę. W związku z powyższym na tym spotkaniu tych samorządów ja zaprezentowałem stanowisko, że my w danym dniu takiej treści nie możemy podpisać jeszcze tego porozumienia. Mamy swoje pewne jeszcze uwagi i oczekujemy na spełnienie tych naszych postulatów. Aczkolwiek podkreśliłem, że dalej podtrzymujemy wolę wejścia w to porozumienie. Uważamy, że jest to koncepcja najlepsza. I w tej treści porozumienia, które zostało podpisane, taka przestrzeń jest, że powiat turecki może wejść do tego porozumienia po oczywiście tym terminie, kiedy pan wojewoda będzie miał czas na rozstrzygnięcie nadzorcze, czy to porozumienie ma właściwą konstrukcję prawną, czy też nie. No i tak też uznaliśmy, że po tych 30 dniach wrócimy do tej koncepcji. To było 28 lutego. 6 marca otrzymaliśmy pismo
podpisane przez pana prezesa PKS-u, że z dniem 20 marca są z przyczyn ekonomicznych do wprowadzenia zmian i zawieszenia kursów w rozkładzie jazdy. Tam oczywiście podano te kursy, które zostaną zawieszone i tutaj przytoczono ten aspekt ekonomiczny. Po otrzymaniu informacji 6, w dniu 7 moje służby skontaktowały się ze służbami pana prezydenta Nowickiego i umówiliśmy spotkanie na dzień 9 marca na ewentualne przedyskutowanie tej sytuacji. Pan prezydent Nowicki podtrzymał tą treść, czyli aspekt ekonomiczny. No, uznał, że no, nie może dopłacać do nierentownych kursów na terenie powiatu tureckiego. No i tu pewnie trzeba przyznać i uznać rację pana prezydenta Nowickiego, że faktycznie jeżeli jego spółka miałaby realizować nierentowne przewozy na terenie innego powiatu, to no, no, jakoś nie do końca by pewnie to było ekonomicznie uzasadnione dla właściciela, jakim jest miasto Koni. I to oczywiście uznaliśmy, że ten fakt no, ma swoje uzasadnienie, takie, a nie inne. Po tym potwierdzeniu poddaliśmy pod analizę ten fakt i dokonaliśmy, powiedzmy, takiej weryfikacji, na ile to będzie miało zakłócenie na terenie transportu, w transporcie w powiecie tureckim. I tutaj tym tematem zajął się pan wicestarosta Dariusz Kałużny, który w swoich kompetencjach ma przypisany transport i komunikację. I myślę, że może tutaj kilka informacji na ten temat państwu teraz pan wicestarosta przekaże. Tak, pan starosta tutaj, jak pan starosta przed chwilą przedstawił tą całą sytuację. Dostaliśmy właśnie od pana prezesa PKS-u Konin kursy, nie linie, tylko kursy zawieszone w rozkładzie jazdy i po przeprowadzeniu analizy te wszystkie kursy są na terenie gmin, czyli zabezpieczenie tych kursów należy do włodarzy poszczególnych gmin. I tak przykładowo, Turek Słodków, wieś Turek, brak zagrożenia. Praktycznie na każdym takim kursie mógłbym to stwierdzić po analizie, że nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o tutaj od strony powiatu, czyli to zadanie przechodzi na wójta, burmistrza danej gminy. Jak będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Też może podtrzymam to, że cały czas podtrzymujemy to porozumienie. Dla mnie osobiście nie ma lepszej koncepcji, jeżeli chodzi o transport, publiczny transport zbiorowy. To będę podtrzymywał cały czas i koncepcja to minimum, czyli od stolicy powiatu do stolicy gminy. To chcemy utrzymać. Też nadmieniam, że dzisiaj dopiero kończą się konsultacje społeczne, czyli wszelkie uwagi, jeżeli z terenu gminy, czy włodarze, czy inne osoby miały jakieś uwagi, mogły to zgłosić. Jeszcze jest termin chyba do, no, praktycznie cały dzień dzisiaj. Czekamy na analizę przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu i Spedycji i ja myślę, że tak jak tu starosta wcześniej podkreślił, wrócimy do rozmów z panem prezydentem jako organizatorem tego wspólnego transportu zbiorowego. Tu może jeszcze dopowiem tutaj to co pan wicestarosta powiedział o tym zagrożeniu. To proszę państwa, tutaj no, ten brak tej aspektu ekonomicznego nie wziął się z niczego. Oznacza to, że przy tej dużej ilości przewoźników po prostu no, niektóre kursy przestały się bilansować, a to znaczy, że na tych liniach są inni przewoźnicy, którzy realizują również transport zbiorowy. Czyli na przykład jeżeli mówiliśmy o na przykład transporcie do zespołu szkół rolniczych w Kaczkach, to tam było tyle przewoźników po prostu, że było ich, no, można by uznać, było, że za dużo po prostu. I tam żadnych zagrożeń nie ma w transporcie. Inni przewoźnicy, którzy na tych liniach występują, będą to zadanie realizowali. A po prostu PKS Konin uznał, że no dla nich już to jest nieekonomiczne, żeby jako kolejny przewoźnik występować na tej samej linii. I taką też przedstawił nam informację. No może jeszcze mogę to dodam. To co pan starosta powiedział, że chociażby weźmy kursy na linii Turek-Dobra,
tamtym kierunku jest 23 kursy, z powrotem 25. Mówimy o wszystkich przewoźnikach, ale po analizie, jeżeli przystąpimy do tego porozumienia, na pewno to zweryfikujemy, bo no, bezzasadne będzie tyle kursów do jednej miejscowości podtrzymywać. To tak na takim wstępie, że jest sporo kursów, z których możemy zrezygnować. To znaczy, to też z informacji tutaj przedstawionej przez pana wicestarostę, no to wynika, że pewne problemy mogą być właśnie na tych końcówkach kursów, czyli tutaj takich może, jakbym powiedział, miejscowość Celestyny, czy też Posoka, że tutaj przewoźnik zrezygnował właśnie z tych końcowych kursów. No tu mamy też może takie liczby, bo zrobiliśmy analizę, ile tych uczniów z poszczególnych miejscowości dojeżdża do szkół w naszym powiecie. No na przykład z Posoki mamy 2 uczniów, z miejscowości Celestyny mamy 3 uczniów. No i tutaj właśnie prawdopodobnie to jest też taka informacja dla nas, że przewoźnik zrezygnował. Natomiast, tak powiedziałem wcześniej, na terenie gminy spoczywa obowiązek na gminie zorganizowania transportu zbiorowego dla mieszkańców. Czyli jeżeli mówimy, że dzisiaj na wszystkich kierunkach, na teren każdej gminy wjeżdża transport zbiorowy, więc my uznajemy, że ten transport zbiorowy powiatowy jest zorganizowany w postaci tych kursów tutaj, które są realizowane. Natomiast pewne obowiązki również spoczywają na samorządach gminnych, które powinny zorganizować w tych sytuacjach transport do poszczególnych miejscowości. Jako przykład tutaj podam powiat koniński, gdzie poszczególne gminy dopłacają po kilkaset tysięcy złotych, wpłacając do PKS-u Konin, po to, żeby właśnie te nierentowne te linie utrzymać, żeby w tych końcowych odcinkach mieszkańcy mieli dostęp do tych linii, które potem w dalszej kolejności łączą się z miastem Konin. Więc no, ta koncepcja również ma obowiązywać po 1 stycznia 2018 roku. I w naszej opinii ta decyzja ekonomiczna, która została podjęta, nie powinna mieć, ja uważam, że nie ma nic wspólnego z tym, że my na chwilę obecną jeszcze nie podpisaliśmy tego porozumienia, powtarzam, że jeszcze, gdyż potrzebujemy pewnych tutaj jeszcze uzgodnień i tych wyjaśnień, tych wątpliwości, które zgłosiliśmy do pana prezydenta Nowickiego.